To blisko polityki, blisko świata. Rozmawiamy z Pawłem Kowalem, przewodniczącym Komisji do Spraw Zagranicznych Polskiego Sejmu oraz przewodniczącym Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą. Witam. Dzień dobry. I ja, Maria Górska, dziennikarka ukraińskiej telewizji Espresso i redaktorka naczelna serwisu Sestry EU. Kluczowa wiadomość z Polski w tym tygodniu – uruchomienie państwowego obronnego programu, który nazywa się Tarcza Wschód. Szczegóły tego, jak ma wyglądać największa operacja umacniania wschodniej flanki NATO od 1945 roku, przedstawili w poniedziałek w Ministerstwie Obrony Narodowej. Spróbujmy przeanalizować, jakie jest kluczowe cele uruchomienia Tarczy Wschód i do czego się przygotowuje Polska. Ochrona granicy. Ochrona granicy, dlatego że Białoruś faktycznie funkcjonuje już jako część Rosji. Ja zawsze tak mówiłem, znaczy zawsze od kilku miesięcy mówię, że nie ma co mieć złudzeń. Białoruś używa uchodźców jako specyficznej broni w wojnie hybrydowej z Polską, przepychając ludzi, budując poczucie zagrożenia, a także potencjalnie prowokując różne konflikty. Tak jest niestety. Dlatego bezpośrednia ochrona granicy, pełna ochrona granicy teraz, ale także na przyszłość w razie ataku, bo przecież to chodzi tak naprawdę o potencjalny atak, gdyby rozwinął się konflikt. A dzisiaj podstawową rzeczą, której oczekują od nas obywatele, to jest bezpieczeństwo. Także z jednej strony zaangażowanie po stronie Ukrainy, wspieranie wszystkiego, co możliwe, jeżeli chodzi o obronność na Ukrainie, ale jeżeli chodzi o granice z Białorusią i z Rosją, tam musimy to umocnić już teraz i skoncentrować siły tak, by ludzie się czuli bezpiecznie. To jest tak naprawdę niesamowity program wartością o 10 miliardów złotych, co najmniej. I chodzi o kilka stref obronnych ciągłością w 700 kilometrów, jeże żelbetonowe, pola minowe, kryjówki, bunkry, bagna i lasy. Już to nazwali współczesną linią Maginot, ale nie tylko i bardziej zaawansowana, bo też sprzęt elektroniczny, systemy wszystko, dronowe. Wszystko, co jest możliwe. To chodzi o to, że granice trzeba chronić według tego, co daje konkretna sytuacja. Rok temu byłem na wakacjach w Finlandii, żeby zobaczyć, jak oni chronią granice i widziałem, że to jest kombinacja fizycznych zapór, bo czasami musi być fizyczna zapora, z użyciem tego, co daje sama przyroda. Bagna są idealne pod tym względem, ale do tego jeszcze środki elektroniczne, bo czasami trzeba wykorzystać też takie bardzo nowoczesne środki elektroniczne. To razem dopiero daje efekt. Dla nas to jest klucz. No właśnie to jest bardzo ciekawe, bo minister spraw wewnętrznych Litwy po spotkaniu przedstawicieli krajów bałtyckich, Polski, Finlandii i Norwegii też w tym tygodniu ogłosiło o stworzeniu projektu muru dronów. To znaczy, że ten projekt, ta linia obronna Polski koreluje się i zgrywa się z systemem obronnym europejskim, co budują też inni kraje. Na przykład ten mur dronów od Norwegii do Polski. Myślę, że wszystkie te elementy będą w przyszłości, w tej najbliższej przyszłości, ale najbliższej to mówię jakieś 10-15 lat, stanowiły element ochrony zachodniej granicy NATO i Unii Europejskiej. Tak czy inaczej, a ta linia obronna Polski ma być gotowa w całości do 2028 roku, to znaczy w ciągu najbliższych 3 lat. Ale już sama decyzja, że to się dzieje i sam początek, że to się zaczyna, to już są jasne sygnały do naszych kolegów, powiedzmy w cudzysłowie, w Rosji. Oni powinni usłyszeć, że my jesteśmy gotowi do produkcji broni, do obrony. Oni używają strachu i my musimy minimalizować strach. Ludzie muszą się czuć bezpiecznie. To przecież nie, żeby to zadziałało, to paradoksalnie nie musi dojść do żadnego ataku. To zadziała zanim będzie atak. Dlatego, że ludzie będą się czuli bezpiecznie, nie będą się... Proszę zobaczyć, co się dzisiaj dzieje w sieci. W związku z operacją w Charkowie mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem w sieci na Zachód, na Ukrainę, tłumaczeniem ludziom przez ruskie trole, że Zachód sobie nie daje rady. To nasza odpowiedź jest taka. Jesteśmy zdolni do produkcji broni, jesteśmy zdolni do ochrony granicy, umiemy to robić, nie pozwolimy, żeby straszyć obywateli. No właśnie w Charkowie odbyli się ostatnio straszne ataki rosyjskie, rakietowe. Wiemy, że po tym uderzeniu po markecie budowlanym zginęło 14 osób, 25 zostało rannych i te obrazki wideo po prostu niemożliwe oglądać z spokojnym sercem, bez łez, jak dzieci szukają swoich
rodziców, matki szukają synów, a małe chłopczyki zdają testy DNA, żeby odszukać zwłoki swoich ojców. W Europie dyskutują o zamknięciu nieba nad Ukrainą Zachodnią i stworzenia korytarzu. Na ten moment idzie taka decyzja, o korytarzu idzie taka dyskusja, to znaczy o korytarzu długością od 70 do 100 km, żeby ukraińskie żołnierze mogli w tym miejscu odciążyć się i mogli skoncentrować się na obronie powietrznej, też siły zbrojne Ukrainy dalej na wschód kraju. Na ile realne jest w najbliższym czasie takie rozwiązanie? To jest zarówno decyzja techniczna, jak i polityczna i myślę, że różne warianty będą rozważane w najbliższych tygodniach, dlatego że widzę, że jest, wróciłem akurat prosto z Berlina, widzę, że jest świadomość, że to, co się dzieje w Charkowie, może wpłynąć na losy całej wojny i trzeba zastosować nowe środki, nowe metody chronienia Ukrainy, czy wsparcia Ukrainy. Czy jest możliwe zamknięcie nieba dzisiaj od strony technicznej i politycznej? Nie wiem, ale też jest tak w tej wojnie, że wiele odpowiedzi, których udzielaliśmy, dziś nie jest możliwe, po 2-3 miesiącach okazywało się możliwe. Także to ja to traktuję jako decyzję wojskowych. Oni muszą rozstrzygnąć, co dzisiaj jest realną decyzją, którą można wyegzekwować, bo to nie trzeba tylko powiedzieć, tylko potem trzeba to wyegzekwować. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował o nałożeniu restrykcji na poruszanie się dyplomatów rosyjskich w środku kraju i określił, że rząd ma dowody na udział Rosji w autoryzowaniu dywersji także w Polsce. Czy jest to związane z tą serią dywersji po całej Europie, o której pisze The New York Times, także w Polsce, jako taki cel GRU opisuje to The New York Times, że są dowody na to, że służby rosyjskie przygotowują taką serię dywersji, żeby straszyć obywateli Europy i żeby zmniejszać wsparcie dla Ukrainy. Cały czas mówimy o tym, że kluczowa w tym roku operacja rosyjska, czyli próba zdobycia lub upokorzenia Charkowa, jest osłaniana wielką akcją informacyjną, która polega na strachu. Żeby te akcje na strachu opartą przeprowadzić, pojawiają się te akty dywersji. Drugi fakt, w Polsce, ambasada rosyjska w Polsce jest wyjątkowo toksyczna. Mówię to otwarcie, od dawna sądzę, że oni już niczego dobrego, jeśli chodzi o dyplomację, nie robią, tylko podkręcają nastroje. A decyzja ministra Sikorskiego oczywista. Nie chcę jej bardziej komentować. Jeżeli się podejmuje takie decyzje bezprecedensowe, to znaczy, że są do nich podstawy. A co w ogóle mówi śledztwo i jaka w tej chwili jest informacja o tej serii podpałów w Polsce, która odbyła się i która, jak piszą media, jest częścią właśnie tej kampanii zastraszania rosyjskiej? W tej sprawie nic nie mogę więcej powiedzieć. To nie jest taki temat, do którego jestem przygotowany, żeby to komentować. Nie wiem. Ale śledztwo się odbywa i reakcja... Śledztwo jest, znaczy na pewno wszystkie tego typu rzeczy, czyli podpalenia, znalezione jakieś zapalniki. Polska traktuje te rzeczy śmiertelnie poważnie. My jesteśmy już w nowym świecie, w świecie, gdzie nie ma tego poczucia bezpieczeństwa sprzed 2, 3, 4, 5 lat. I dzisiaj służby traktują to super poważnie. Każda z tych spraw jest przedmiotem śledztwa, dokładnego dochodzenia i sprawdzania, jaka jest geneza. Ja osobiście jestem przekonany, że mamy wyjątkowo duże natężenie akcji propagandowych i propagandowo-dywersyjnych ze strony Rosji, bo Rosja chciałaby uzyskać przewagę taką, żeby upokorzyć Ukrainę w tym roku jakimiś negocjacjami pokojowymi, ale na warunkach rosyjskich. Nasz interes jest taki, żeby doprowadzić do pokoju, ale według sprawiedliwych zasad. To znaczy, że Ukraina musi mieć wyraźną, dobrą pozycję na froncie, musi umieć się bronić, a naszym obowiązkiem jest w tym pomóc. A jak pana zdaniem i pan komunikuje z ludźmi, rozmawia, jak to wpływa na zwykłych Polaków, ta kampania zastraszenia? Czy ma swój skutek? Czy naprawdę ludzie w Polsce się boją tego? Ja myślę, że trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Strach i lęk. Strach to jest dobra rzecz w gruncie rzeczy, bo strach to jest nasze odczucia emocjonalne, ale oparte na racjonalnych, realnych przesłankach i na doświadczeniu z historii. My widzimy, co robią Rosjanie i wiemy, co mogą zrobić dalej, ponieważ mamy doświadczenie z historii. Lęk to jest odczucie emocjonalne, które jest może mniej uświadomione, które jest oparte raczej o swego rodzaju bezradność. I teraz zajmiemy się na chwilę strachem.
Co można zrobić ze strachem? Strach można przekuć na coś pozytywnego. To znaczy, będziemy rozwijali w Polsce obronę cywilną, to powiedzmy sobie szczerze, w ostatnich 30 latach mało kto o tym myślał. Strach to jest również podstawa do tego, żeby poinformować wszystkich, gdzie jest najbliższy schron, budować schrony, przygotować ludzi także do ewakuacji. Nie dlatego, że będzie ewakuacja, tylko dlatego, żeby każdy wiedział, co ma robić. Tak się ćwiczy na całym świecie w państwach, które są w takiej sytuacji jak Polska. My musimy się obudzić. My jesteśmy w takiej sytuacji trochę jak przez długie lata Izrael. To znaczy, że my będziemy wobec wschodu tym ostatnim szańcem przez długi czas, szczególnie tam na granicy z Białorusią i na granicy z Obwodem Królewieckim. Wczoraj prowadziłem zajęcia ze studentami, gdzie wywiązała się dyskusja w grupie, czy należy dzieciakom dawać poszewki na poduszkę, na której jest napisane, co spakować do plecaka w razie ewakuacji. I byłem przekonany, że w grupie studentów większość powie nie, bo to będzie budziło jakiś lęk. A ja powiedziałem, to może być strach po prostu. Wykorzystajmy ten strach. Zróbmy z tego coś racjonalnego. I przeprowadziliśmy głosowanie. Byłem przekonany, że najwyżej 3-4 osoby powiedzą, że chciałyby dać taką poduszkę swojemu dziecku, taką poszewkę na poduszkę. I większość powiedziała, ja chcę to dać swojemu dziecku. I teraz tak, możemy to interpretować jako lęk, ale możemy to zinterpretować jako strach. I wtedy to się okaże czymś pozytywnym. My jesteśmy w takim momencie początku poważnego myślenia o bezpieczeństwie. To są też skutki tej wojny. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby uczyć o kwestiach bezpieczeństwa, przygotowywać do reagowania na sytuacje krańcowe. Nie raz w procesie edukacji. Jakby to ode mnie zależało, to byłoby co roku. Dlatego, że żeby ktoś właściwie zareagować na przykład na atak bombowy, musi być tego uczony kilka razy, żeby to była jego rutyna. Żeby on się nie zastanawiał, nie bał, tylko wiedział, mam to zrobić, to zrobić, to zrobić. Przepraszam oczywiście, ale myślę o tym, jak bardzo ta sytuacja, którą pan opisuje, przypomina mi dyskusje, które odbywały się w Ukrainie przed wojną, przed lutym, przez cały koniec 21 roku i początek 22. Że o, po co ta kampania taka w mediach, po co o tym w ogóle rozmawiać w telewizji? Ja prowadziłam te programy. Siedzieliśmy w studiu i niektórzy eksperci mówili, nie trzeba straszyć ludzi. Ludzie i tak są, mają swoje problemy, tak? Muszą skupić się na czymś przyjemnym, przyjemniejszym niż myślenie o tym, co spakować do plecaka pierwszej potrzeby, a jak szybko te plecaki okazały się niezbędne. Ja myślę, że często jak się uczy ludzi pakować te plecaki, to też można oddalić tę perspektywę, że te plecaki będą konieczne. Ja osobiście miałam spakowaną walizkę, w której było wszystko ale niezbędne. Ale moim zdaniem trzeba się pogodzić z tym, że zmieniły się czasy, trzeba się nauczyć odróżniać lęk od strachu, nie bać się strachu, tylko wykorzystywać strach do tego, żeby go przezwyciężyć, bo Rosjanie będą na tym grali. Polscy żołnierze oraz ich koledzy z państw bałtyckich mogą pojawiać się w Ukrainie, jeżeli Rosja przerwie front. Takie informacje podają niemieckie media, zwłaszcza Spiegel, i te deklaracje padły podczas konferencji na temat bezpieczeństwa w Estonii. Twierdzą, że jeżeli Rosjanom uda się dokonać strategicznego przełomu na wschodniej Ukrainie, to państwa bałtyckie i Polska nie będą czekać na rozmieszczenie wojsk rosyjskich na swojej granicy, a wyślą sami wojska w Ukrainę. Co możemy powiedzieć o tym nowym wątku dyskusji o wysłaniu wojsk krajów, europejskich krajów NATO w Ukrainę? Że to jest po prostu informacja, której nikt nie potwierdził, ale ta informacja pewnie w szczegółach nie jest taka, natomiast ona świadczy o tym, jak się zmieniła atmosfera. Bo jednocześnie mamy już oficjalnie powiedziane, że Francja przyznaje, że będzie wysyłała szkoleniowców na Ukrainę. Także ta informacja akurat nie jest potwierdzona, ale ona pokazuje, że dzisiaj to czytamy i mówimy, no możliwe, że ktoś tak z kimś rozmawiał. To nie są fakty oczywiście, żaden polityk nie powie, to są fakty. Polska nie planuje dzisiaj wysyłania wojska na Ukrainę. I wyraźnie to pan premier zdementował. Natomiast nie zmienia to tego toku myślenia, że w Europie tak się dzisiaj rozmawia. A dlaczego tak się rozmawia? Dlatego, że wreszcie wszystkie elity zauważyły, że bezpieczeństwo Ukrainy nie jest oddzielne, tylko że jest wspólne z naszym. Więc jeżeli nie zadbamy o bezpieczeństwo Ukrainy, to będziemy sami mieć kłopoty. I to jest dobrze, ten aspekt jest dobry, moim zdaniem. Że zaczynają wszyscy myśleć, o, to nie chodzi tylko o Ukrainę, chodzi o nas.
Министр справ заграничных польского рządu Радослав Сікорський в Лондоне сказал, что Украина ма право бить по целях стратегічних в środku Росії. В понеділок та мишль повторив секретарь НАТО Столтенберг в Болгарії, але пречівко виступує зваща прем'єр-міністерка ВОХ Джорджія Мелоні і канцлер Німець Олаф Шольц. Для чого так ружне сон позиція на цей темат і яка перспектива знаходження консенсусу? Od wielu miesięcy mówię to politykom niemieckim, że nie da się prowadzić tej wojny bez możliwości rażenia celów strategicznych, nie da się prowadzić tej wojny bez osłony ukraińskiego nieba, nie da się prowadzić tej wojny bez samolotów bojowych po stronie ukraińskiej. To jest oczywiste. Do tego nie trzeba kończyć Akademii Marynarki Wojennej czy innej wojskowej, czy akademii. Do tego nie trzeba kończyć żadnej Akademii Wojskowej, do tego trzeba po prostu uruchomić myślenie. Jeżeli chcemy, żeby koszty tej wojny zmniejszyć, to musimy pomóc Ukrainie. Pomóc Ukrainie to się da przełożyć na konkrety, to znaczy dostarczyć amunicję, to jest ok, ale także dostarczyć samoloty, ale także dostarczyć rakiety, które mogą razić cele na terenie Rosji. Ukraina nie zajmowała, cały czas to mówię politykom niemieckim, Ukraina nie zajmowała Rosji i nie zajmuje Rosji. To Rosja zajęła Ukrainę, kawałek Ukrainy. I jeżeli mówimy Ukraińcom, no to proszę bardzo, to idźcie do przodu, walczcie. To nie może być tak jak w 23 roku, że Ukraińcy mieli walczyć i zdobywali kawałki wsi, jedną, drugą, trzecią. Nie szło tak źle w ubiegłym roku przecież na froncie. Ale co było? Potem się okazało, że ktoś zapomniał dostarczyć wystarczającą liczbę sprzętu do rozminowywania. Ja myślę, że to są proste rzeczy. A że kanclerz federalny dzisiaj nie jest na to gotów? Okej, dzisiaj nie jest gotów. Дискутуємо, walczymy, persuadujemy. Може буде готово за пару місяців. А Росія в відповідь на ту дискусію грожі броню нуклеарну. І тільки наведу тут кавалок моєї дискусії з моїм татом, з яким розмовляю. Він є в Києві, є директором театру українського, і теж особою активно сполечні. Дзвонимося в вікенд, я мовлю, які są відомості, а тата мовить: Słyszałeś, co nasi mówią? Sikorski wypowiada się za Amerykanów. Mówi, że jeżeli Rosja uderzy, to tak otrzyma, że już więcej się nie podwiedzie. No i właśnie to można tę historię opowiadać też o tym, czy znają Ukraińcy Sikorskiego. Paweł Kowale na pewno znają, bo wszyscy w Ukrainie oglądają ten program, ale... Mam nadzieję, że już wszyscy, tak. Co też możemy dodać do tej rozmowy, jeżeli tak mówisz na poważnie, do tej rozmowy o groźbach nuklearnych ze strony Rosji? A kiedy tego nie było? To nic nowego nie ma. Znaczy, trzeba się nauczyć żyć także z groźbami nuklearnymi Rosji. To jest też... Tylko paradoks tych groźb nuklearnych Rosji polega na tym, że oni raz mogą pogrozić. To jest... Oni raz mogą użyć, przepraszam. Paradoks tych groźb polega na tym, że to tylko działa, jeżeli mogą grozić, więc nie użyją. No bo będą grozić. Mówię więc... tylko o tym, że to jest taki moment podjęcia tej decyzji o możliwości uderzenia po celach strategicznych Rosji. Dzisiaj mówi się wyraźnie, że to był błąd końca 22 roku. Po wyjściu ruskich z Chersonia, że trzeba było, że wtedy oni znowu zaczęli straszyć. Oni straszą, kiedy się boją, kiedy czują, że jest blisko, to nie miejmy złudzeń. Jeżeli jest ta dyskusja, to znaczy, że ich agenci gdzieś tam z różnych miejsc na zachodzie Europy wiedzą, że zaczęli poważnie o tym myśleć politycy europejscy, no bo każdy logicznie myśli, to znaczy nie ma sensu pakować tylko amunicji na front, jeżeli oni mają zdolność do produkcji. Trzeba ich uderzyć w te miejsca, gdzie produkują. I w związku z tym pewnie, ja to rozumiem tak, że do Rosji powoli dochodzi, że na Zachodzie następuje pewien przełom. Więc oni zaczynają straszyć. Jeśli zaczynają straszyć, to nie jest objaw siły, tylko słabości. Ale oni to robią, od kiedy mają broń nuklearną. Tak robili Sowieci, tak robi Rosja putinowska. Ukraina bardzo odczuwa tą adwokację swojego bezpieczeństwa ze strony Polski, także za to oczywiście jesteśmy niezmiernie wdzięczni. No i co też można tutaj dodać, że pytanie jest, jak szybko będzie podjęta ta decyzja, bo każdy dzień zwłok wartuje żyć ukraińskich żołnierzy. Tak, i każda z tych sytuacji niestety za długo trwała. Paradoks tej wojny polega na tym, że zdarzyły się cuda, że Ukraina dostała rzeczy, o których nikt wcześniej by nie pomyślał, że może dostać, ale najczęściej trochę za późno.
I to jest druga strona tego medalu. Tragiczna strona tego medalu polega na tym, że Ukraina dostawała i czołgi, i dostanie samoloty, i dostała różne rzeczy, o których by się wcześniej nie pomyślało. Ale zawsze grał rolę czas. I czas też trzeba doliczyć do tego rachunku. I dlatego w sprawie tych Taurusów, tych rakiet, czy innych podobnych, o podobnych parametrach, też trzeba doliczyć czas. Dlatego nie chcę, żeby pani myślała, że ja tak spokojnie mówię, może kanclerz podejmie decyzję za parę miesięcy. To nie jest spokojnie, tylko no, co może zrobić polityk? Myśmy tam, ja pierwszy raz o tym rozmawiałem chyba jeszcze w końcu ubiegłego roku. Znam wielu polityków, już nie mówię, przecież to premier rozmawia, minister spraw zagranicznych, mnóstwo ludzi o tym jeździ i mówi, trzeba to zrobić, już jest czas, już teraz i to ciągle się nie udaje. Ale za każdym razem dotychczas się w końcu udawało. I w tym przypadku także się uda, czekamy i się śniemy. Mhm. Najbliższym czasem odbędzie się również bardzo ważne wydarzenie, wybory do Parlamentu Europejskiego i Marine Le Pen, Matteo Salvini, Sara Wagenknecht i inni czekają na możliwość rewanszu ultraprawie z całej Europy i jak piszą sondaże, mogą dostać około 25% miejsc w przyszłym Europarlamencie. Jaki może być ten Parlament Europejski i właśnie jak duże jest, jak wielkie jest zagrożenie rewanszu tych sił ultraprawych? Co to oznaczałoby dla Europy i dla Polski i Ukrainy? Nie ma takiego zagrożenia. Większość w Parlamencie Europejskim, będzie troszkę więcej głosów dla skrajnej prawicy, ale to nie będzie decydowało. Uważam, patrzę na to dokładnie, co się dzieje w tym procesie. Myślę, że znam politykę europejską. Byłem posłem do Parlamentu Europejskiego. W tym charakterze przyjeżdżałem na Ukrainę, do protestujących na Majdanie. Myślę, że dobrze znam te mechanizmy. Spokojnie, IPP, trochę lewica, liberałowie, te partie, dzisiaj widzę, że te partie, które mają racjonalny stosunek do bezpieczeństwa, wygrają. Putin tern nie zwycięży. Oni dzisiaj warczą, chcą pokazać, że są silni, ale nie ma co się... No to znowu jest tak, że ten głośniej warczy pies, który jest słabszy. Nie? Oni tak chcą się pokazać dzisiaj. To jest część tej akcji rosyjskiej, o której mówiliśmy. Ale to nie da rady. Dziękuję za ten program. Dziękuję Paweł bardzo. Kowal, Maria Górska. Oglądajcie nasze programy w języku polskim w YouTube Pawła Kowala, w języku ukraińskim w TV Espresso o 15.30, 22.00 każdej niedzieli i czytajcie nasze wywiady w języku polskim i ukraińskim na Sestry EU. A ja przepraszam za moje gardło, dzisiaj było tak... Dużo zdrowia. Dziękuję bardzo.